Ultra dla świeżaków. Początkującym biegaczom, ale nie tylko, bo zdarza się to też tym najlepszym, zdarzają się kontuzje. Jedna z nich to jest ból kolana. Ból kolana odzywający się w zewnętrznej części kolana, albo w prawej, albo po lewej stronie zewnętrznej tego tyłu. I niestety bardzo mało ortopedów wie, jak to leczyć. Jeżeli nie traficie do ortopedy sportowego, to może się to wiązać z USG, z prześwietleniami, z sterydami. Także to niestety nie jest fajne. Natomiast jest bardzo proste rozwiązanie na ten problem, bo zazwyczaj, jeżeli boli zewnętrzna część kolana, to jest to problem nie z kolanem, ale z pasmem tutaj bocznym, który idzie od pośladka. Ono jest za bardzo spięte i trzeba je po prostu rozciągnąć. Także nie namawiam do nieiścia do ortopedy, ale ponieważ okresy są długie i jak zaczyna Was boleć, to wystarczy spróbować robić jedno rozciąganie, które Wam teraz pokażę. Macie stolik, kładziecie na nim nogę, pod kątem 90 stopni ustawiacie, nachylacie ją tak mocno jak możliwe tutaj, jak macie możliwość, i pochylacie się do przodu. Powinniście czuć rozciąganie tego całego pasma. I tak robicie na jedną, na drugą nogę, możecie się kłaść bardziej, mniej. I robicie to codziennie po bieganiu. Po bieganiu robicie na jedną i drugą. W granicach tygodnia czasu powinno przejść. Oczywiście ortopeda swoją drogą, badania swoją drogą, natomiast to możecie zrobić szybko i od razu. Także polecam, mi pomogło.